Sierpień 80 roku, tak, to był czas szczególny taki dla mnie osobiście, mówię w tej chwili przede wszystkim o swoich własnych odczuciach, o tym, co się wtedy ze mną działo. No, byłem młodym chłopakiem, tak, miałem 20 lat niespełna. To człowiek ma różne rzeczy w głowie, ale pamiętam, że strasznie cieszyłem się z tych strajków i w ogóle narastanie takiego, bym powiedział, napięcia dawało się odczuwać już od wielu miesięcy. Ja pamiętam taki epizod, na kopalni wtedy już pracowałem, Andaluzja, na dole. Niedziele planowe, niedziele wydobywcze, niedziele gierkowskie, że tak powiem, różnie nazywano, ale tych niedziel było coraz więcej. I w pewnym momencie, to był chyba luty właśnie roku 80, strasznie się zbuntowałem. No, byłem wtedy, tak mówię, można powiedzieć, chłopakiem, jeszcze może nie mężczyzną. Natomiast miałem już dziewczynę, do której strasznie chciałem jechać, że tak powiem, właśnie w tą niedzielę. Sztygar mnie zmuszał strasznie do pracy. Nalegał, żebym przyszedł, tak, na wszystkie możliwe sposoby. Ale ja mu powiedziałem tak, panie Sztygarze, tak, ja byłem poprzednią niedzielę, byłem przed tą niedzielą również w pracy. W tą niedzielę mnie w pracy nie będzie, ponieważ mam sprawy osobiste, chcę, że tak powiem, inaczej tą niedzielę spędzić i nie przyszedłem w tą niedzielę do pracy. Konsekwencje były oczywiście straszliwe, bo od razu zabrano mi trzynastkę, czternastkę. Zrobiono mi bąbelkę, że tak powiem, w tym miesiącu, więc wszelkie konsekwencje i finansowe, i dyscyplinarne od razu z tego tytułu na mnie spadły. No i tym faktem również byłem dość mocno, że tak powiem, przygnębiony. No bo to jednak praca na dole jest pracą ciężką, wymagającą dużego samozaparcia, samodyscypliny. Człowiek 20-letni, niespełna, no, musi się przystosować i to jest wielki wysiłek, że tak powiem, dla każdego takiego młodzieńca. Więc gratyfikacja za tą pracę była dla mnie sprawą bardzo ważną. Dla mnie praca na dole w tamtym czasie dla człowieka niespełna 20-letniego to był potężny wysiłek. To wymagało wielkiej samodyscypliny, samozaparcia. Tym bardziej, że pracowałem jako pracownik fizyczny, przyjmowałem się na dół jako robotnik o najprostszych kwalifikacjach pod ziemią. Proszę sobie wyobrazić, to jest takie miejsce, gdzie praktycznie rzecz biorąc człowieka rzucają wszędzie do takich, bym powiedział, najbardziej prostych, elementarnych prac, które się sprowadzają w zasadzie do transportu różnego rodzaju rzeczy, z reguły dość ciężkich, w różne odległe miejsca kopalni. Więc tak ta moja praca wyglądała i ta gratyfikacja za tą pracę była dla mnie niezmiernie ważna i nie tylko chodziło o same pieniądze, ale o fakty jednak, że się człowieka docenia się tą jego pracę, wysiłek. Dlatego było to jednym z motywów takiego mojego, bym powiedział, entuzjastycznego podejścia do strajku i powiem szczerze, jako człowiek, tak jak mówię, młodziutki, w ten sposób patrzałem w tym początkowym jakby okresie. Oczywiście te aspekty patriotyczne, jakieś takie, bym powiedział, społeczne, ogólnospołeczne, one się przewijały cały czas, bo myśmy już w tamtych czasach, pamiętam strajk głodowy Kazika Świtonia w Bazylice Piekarskiej. Pomagaliśmy mu, donosiliśmy mu żywność czy picie, no bo on wtedy miał strajk głodowy, ale gdzieś tam powiedzmy jakieś napoje, żeśmy mu próbowali przemycać, próbowaliśmy z nim jakoś konsultować i pytać się skąd jakby ten jego protest, o co chodzi. I to było ważne dla nas, to był jakiś taki moment edukacji też i dojrzewania, bym powiedział, do takiej społecznej postawy wobec tych strajków i wydarzeń, które się później wydarzyły.